Takiej kawy jak w Polsce nie ma w żadnym kraju. W Polsce w domu porządnym z dawnego zwyczaju jest do robienia kawy osobna niewiasta. Nazywa się kawiarka. Ta sprowadza z miasta lub z Wicin bierze ziarna w najlepszym gatunku. I zna tajne sposoby gotowania trunku, który ma czarność węgla, przejrzystość bursztynu, zapach mąki i gęstość miodowego płynu. Wiadomo, czym dla kawy jest dobra śmietana. Na wsi nie trudno o nią, bo kawiarka z rana, przystawiwszy imbryki, odwiedza mleczarnię i sama lekko świeży na biały kwiat garnie. Do każdej filiżanki w osobny garnuszek, aby każdą z nich ubrać w osobny kożuszek.